Jeżeli chcemy wrócić do czasów nostalgii, to warto sobie kupić taki telefon. Dzisiaj dla Was recenzja Realme GT Neo 3T, ale nie taki zwykły. Bo wersję Dragon Ball ZZZ. Z. Lata 90, godzina 15.30 i puste podwórko. Dlatego, że wszyscy siedzieliśmy przed telewizorami oglądając RTL-7 i oglądając japońskie anime. Z dubbingiem francuskim i oczywiście polskim lektorem. Takie były lata 90. Bardzo dobrze i miło je wspominam. I w te lata 90. zabiera mnie ten telefon. Realme GT Neo 3T wersja Dragon Ball. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się znajduje w pudełku, to zrobiliśmy dedykowany film o tym i tutaj Was do niego odsyłam. A dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego telefonu. Jeśli chodzi o recenzję Realme GT Neo 3T, tego zwykłego takiego żółto-czarnego to, już to zrobiliśmy. Więc tutaj was odsyłam do naszego poprzedniego filmu, gdzie znajdziecie pełną recenzję. Co nie zmienia faktu, że tutaj też opowiemy nie tylko o samym designie, który się zmienił, ale pewne elementy, na przykład w obszarze aparatu i zdjęć, które on robi, rozszerzymy. Zacznijmy oczywiście od designu. Zacznijmy od designu, który nawiązuje bezpośrednio do strojów Goku i całej ekipy, głównie na różnego rodzaju turniejach, na których oni brali udział, ale nie tylko. To możecie zobaczyć typowa Pomarańcz Dragonbullowa i elementy niebieskiego, i mi udało się tutaj zrobić jedną rzecz. Zrobić jedną rzecz, czyli trochę wysmuklić ten telefon. Muszę przyznać szczerze, że ta wersja specjalna, no bo tak jak widzicie, no to jest edycja specjalna dla fanów Dragonbula. Jest bardziej taka smukła. Fajniej dopasowana, narysowana niż zwykły ringi GT na Oczy. Po prostu bardziej mi się podoba. I nie chodzi tutaj tylko o to, że jestem fanem anime, bo jestem fanem e, wszystkiego oprócz tej abrewacji, czy jakkolwiek to nazwać, którą zrobiło Hollywood. E, jeżeli chodzi o ten film, o nim zapominamy, on nie istnieje. Jeżeli chodzi o anime, no to wszystko było ok, nawet samo GT. No i tutaj możecie zobaczyć, że. Realme bardzo fajnie zrobiło tę kreskę, bo telefon zwęża się do dołu i dzięki temu jest taki smuklejszy. Łącznie z wyspą aparatów, która też jest pomarańczowa, też nawiązuje do całego tutaj designu telefonu, więc wygląda to fajnie. Z przodu mamy po prostu ekran, co nie zmienia faktu, że gdy sobie go otworzymy, no to mamy oczywiście Goku zarówno w wersji zwykłej, jak i w SSJC. Z boku. Również mamy niebieski z pomarańczowy, więc widzicie, że Realme podeszło do tego naprawdę szczegółowo. Bardzo szczegółowo i udało im się zrobić fajną wersję specjalną tego telefonu. W dalszym ciągu w rękach mam bardzo dobrego średnio Realme gtn 3T to nadal. Super szybkie ładowanie, bo mamy ładowanie 80W, czyli od 0 do 100% jest 44 minuty, do 80% w pół godzinki. Bateria 5000 mAh, Snapdragon 870 z 5G i super szybka pamięć. Więc to wszystko, za co można było pokochać Realme, tutaj się znajduje. Oczywiście to jest średniopułkowiec, więc nie spodziewajmy się topowych, topowych komponentów, co nie zmienia faktu, że nadal są bardzo dobre. Systemem operacyjnym, na którym działa Realme. Jest Android 12, ale tak jak możecie zobaczyć, jest on bardzo mocno zmodyfikowany. Poza tym, że patrzę się na niego w tej wersji zwykłej i SSJ, to praktycznie wszystkie ikonki zostały przemodelowane również na modłę właśnie Dragon Ball. Mamy te elementy i te motywy pomarańczowo-niebieskie. Wygląda to fajnie, trochę bajkowo, ale to mamy do czynienia z anime, więc to powinno wyglądać bajkowo, więc ta nakładka wygląda bardzo ładnie. Jak wejdziemy sobie w ustawienia, no to już mamy normalnego androida, ale tutaj na tym poziomie, e, w, takiego głównego ekranu, no to możecie zobaczyć, że wszystkie ikony są faktycznie takie dragąbulowe. I działa to wszystko bardzo sprawnie, czyli dzięki temu procesorowi i szybkiej pamięci, wszystko co sobie tutaj klikam, działa mi naprawdę fajnie. Działa mi naprawdę fajnie, działa mi naprawdę szybko, więc co bym mógł tu powiedzieć, że nie ma się czego obawiać, jeżeli obawiacie się, że to jest telefon taki trochę zabawka, to nie. To jest normalnie średniopółkowiec, tylko bardzo ładnie pomalowany. Parę słów na temat aparatu. W dalszym ciągu jest to ten sam aparat, który znamy z Realme GT Neo 3T, czyli tutaj ten główny aparat to są 64 megapiksele. Przy okazji tego aparatu byliśmy w stanie Trochę więcej zdjęć zrobić, mieliśmy na to trochę więcej czasu, więc możecie teraz pooglądać zdjęcia z różnych trybów w tym telefonie, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Mamy bardzo bogatą bibliotekę trybów, które przy innych telefonach, myślę, że oni by się dosyć mocno na tym chwalili, którymi się nie chwali, nie wiem za bardzo dlaczego. Jedyne co, to faktycznie te 64 megapiksele, to one nie są jakoś... Super, robiące mega rewolucję, tak bym to nazwał. Te zdjęcia są, są fajne, czasami trochę płaskie, ale jeżeli chodzi o półkowca, to w zupełności wystarczające. Zarówno w dzień, jak i w nocy, więc tutaj sporo tych zdjęć przygotowanych przez Julianę mogliście zobaczyć. I te, te różnego rodzaju tryby są fajne. Ta panorama jest spoko, makro może trochę zbędne. Jeżeli chodzi jeszcze o te tryby, to podoba mi się w nim obecność trybu filmowego, który ustawia sobie proporcje na 21 na 9 no i zmienia kilka ustawień. Natomiast podczas nagrywania nie można przejść w trakcie przybliżania na obiektyw ultra szerokokątny z głównego. Poza tym nagranie wychodziło całkiem ok, zmiany balansu bieli były dość płynne w automacie, tylko autofokus działał mocno wolno. Zmiana była wolna, jeśli na przykład na tle liścia z bliska były jakieś pozostałe liście nakrywanego krzewu. Więc. To w sumie tyle. No do stabilizacji nie mam większych uwag. No i ogółem, w smartfonach takich jak GT Neo 3T, dziura aparatu z przodu jest przesunięta do lewej strony ekranu i oznacza to, że robiąc sobie selfie trzymając telefon na wprost, kadr będziemy mieli lekko przesunięty w prawo. Teraz jeszcze możecie zobaczyć właśnie to selfie, o którym Wam wspominałem, które jest leciutko przekrzewione w prawo, ale ogółem, jeżeli chodzi o. Ilość tych szczegółów, to nawet live, że tak powiem, to pokazuje, że wygląda to fajnie. Możemy sobie właśnie zrobić zdjęcie albo stricte wideo, gdzie on mnie przybliżył i możemy sobie je nagrać. Jak dla mnie, w zupełności wystarczająca jakość jest tego aparatu. Co może być jeszcze jedną zaletą z perspektywy aparatu w tym Realmigi, ten o jest to, że nie ma znaku wodnego. Nie ma znaku wodnego, takiego jak wiecie, Shot by Redmi AI, to jest średnie. Realme na szczęście w to nie wchodzi, więc Wasze zdjęcia nie będą dziwnie podpisane na Instagramie i nie będziecie musieli pamiętać o tym, żeby wyłączyć znak wodny. Tutaj tego po prostu nie ma z definicji. Ekran w tym Realme to jest bardzo dobry, bo mamy tutaj do czynienia z 120 Hz AMOLEDem, więc możecie zobaczyć, że jest to po prostu żyleta. Żyleta jak komórczak na przykład. A teraz specyfikacja. To no tak, procesor, tak jak wspominałem, Qualcomm Snapdragon 870. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, to jest tutaj 8 GB mamy wersję 128 albo 256 GB pamięci wbudowanej z pamięcią super szybką UFS 3.1. Trzy aparaty, 64 MP, 8 MP i 2 MP. Bateria 5000 mAh z ładowaniem o mocy 80 W maksymalnie. No i wymiary. To 162 na 75 na 8,65 mm. Waga niecałe 200 gram. Dla kogo jest ten telefon, który kosztuje około 2500, czyli już sam w sobie, jako zwykły średniopułkowiec, jest bardzo dobry? A tutaj z tymi nadrukami no to tak, dla wszystkich ssj jedynek, dwójek, trójek, czwórka też się z GT liczy. Dla Dragon Ball super. Dla Dragon Ball Z, oczywiście, no, dla wszystkich fanów Dragon Ball. Więc, jak dla mnie, jeżeli macie kogoś, kto jest naprawdę dużym fanem i potrzebuje zmiany telefonu, to może być genialny prezent. To może być naprawdę genialny prezent, bo ten telefon jest sam w sobie bardzo ładny. Ta nakładka jest bardzo fajna. Jeżeli chodzi o podstawowego GTN Reader, czyli ten telefon, który został tutaj tak przemalowany, to on jest dobrym telefonem. Więc tutaj nie ma się czego obawiać, że kupić coś, co jest ładne, ale nieużyteczne. Więc moim zdaniem, jeżeli macie kogoś, kto e, wspomina te lata 90., i chciałby jeszcze raz wrócić na podwórko i usłyszeć, że zaraz będzie leciał e, no, na, na Dragon Ball, i ta walka pomiędzy Frezerem a Goku, która, wiadomo, no, trwa tam chyba z 10 minut i o przeciąga jest jakieś 40 odcinków półgodzinnych. Czyli tam ten czas trochę inaczej płynął w tamtych czasach. No to, to jest bardzo fajny prezent. Ja bym się ucieszył, myślę, żebym go gdzieś postawił na półeczkę. Tam w środku jest jeszcze taki pokrowiec, na to, żeby zasłonić całe piękno tego telefonu, ale go nawet nie wyciągam. Pokazywałem go przy okazji unboxingu. Nie dawajcie tutaj żadnej, żadnego jakiegoś ochraniacza, który go zakryje, tylko po prostu taki piękny telefon dla fanów Dragon Ball. A, A nie jest to jedyny taki brandowany telefon, bo. Kiedyś były podobne z Matrixa, niedawno były podobne z Naruto, więc fajnie, że firmy podchodzą do tego, że trochę uderzają w tą nostalgię. Ja dziękuję Wam za dzisiejszą recenzję, serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych filmów, no i jak zawsze lajkujcie nasze filmy i do zobaczenia.